miejsce dla jelonka. Mamy w planie wymianę oleju i uszczelnienie skrzyni biegów. Tak wygląda problem. Olej był za rzadki, niespełnia specyfikacji. Słaba jakość po prostu oleju. Co z tego, to nie ma opiłek? Są opiłki, no grube są opiłki. To jest kasza taka spiłowana z metalu. Będziemy ściągać dekiel skrzyni i patrzeć, co się dzieje w środku, ale nie jest dobrze. Skrzynia, która miała nas przynajmniej zawieść na połowę, już na dzień dobry jest pod znakiem zapytania. Jesteśmy w Jaftrans, w firmie, która gościła nas podczas początku tak naprawdę naszej przygody z wyprawą. Nie tyle gościła, że mogliśmy wjechać i po prostu się przespać, oczywiście na pracę naszego samochodu, ale przede wszystkim musimy wymieniać oleje w skrzyni, musimy wymieniać oleje w silniku. Krzysztof, tobie bardzo dziękuję za twoją pomoc i tak naprawdę drugi Krzysztof jest za polu, a jest również, bo dzięki tobie tak naprawdę przyjechaliśmy tutaj do firmy. To jest plakat, który chciałbym zostawić może w tej scenerii pięknie u was, gdzieś się znajdzie miejsce, zaraz oczywiście byśmy podpisali jako uczestnicy. Tą flagę będziemy zabierać też do miejsca docelowego i będziemy zbierać na niej po prostu autografy od osób, które po drodze po prostu nam pomogły. Tak więc jeszcze raz dziękuję i zaraz będziemy po prostu ruszać dalej. Jaftrans, chyba tutaj już żegnamy się z Krzysztofem. Dziękujemy za wsparcie. Przypomnę, wymieniliśmy olej skrzyni biegu. No, generalnie wsparcie ogromne. Uszczelnienie i obsługa. W niedzielę o poranku, jeszcze nocleg, kurczę, na bazie. Niesamowitej bazie firmy Jaftrans. Jak widzicie, nasz jelonek tutaj był naprawdę bezpieczny. Tak to wygląda. Jedziemy do następnego punktu. Będziemy wymieniać olej w silniku. Takie historie w pierwszy dzień wyprawy. To jest coś, co tutaj też Apollo nam pomaga zorganizować tuż przed wyjazdem z Polski, tak więc planowo na razie historia została raz napisana, nigdzie nie ucieknie, to nie są wyścigi, przede wszystkim bezpieczeństwo.